Cześć, dziś przygotujemy najpopularniejszą meksykańską salsę. Chodzi oczywiście o guacamole. Guacamole, które w Meksyku było dużo wcześniej niż pojawili się tam pierwsi Europejczycy. Nazwa tego dania, tego dipu pochodzi z języka nahuatl. Jest to aztecki język i w tym języku oznacza nic innego jak mikstura z awokado. No i żeby przygotować takie guacamole będzie potrzebne oczywiście awokado, sól i limonka. I tylko tyle jest potrzebne w podstawowej wersji. My użyjemy jeszcze kilka listków kolendry, trochę czerwonej cebuli, pomidora oraz paprykę jalapeno zieloną. Możecie użyć również papryki serrano, a jeśli nie macie zielonej papryki, to użyjcie sobie jakiegoś innego chili. Dobra, zaczynamy. Awokado oraz limonkę na razie odkładamy, nie będzie nam jeszcze potrzebne. Pomidora kroimy na pół i pozbywamy się gniazd nasiennych. W Meksyku czasem używane jest tomatillos, jest to taki zielony pomidor, który właściwie nie jest pomidorem, bo jest to owoc miechunki pomidorowej. W Polsce raczej nie kupicie go w żadnym sklepie, używamy zwykłych takich czerwonych pomidorów. Pomidora kroimy w drobną kostkę, podobnie postępujemy z chili oraz cebulą. Kiedy nasze warzywa są już pokrojone w kostkę, a pietruszka posiekana, możemy przystąpić do naszego głównego zawodnika dzisiejszego dnia, czyli do awokado. No i teraz z awokado często pojawiają się problemy. To awokado, które kupujecie w sklepach, zazwyczaj jest jeszcze niedojrzałe i ono sobie musi 3, 5, czasem nawet 7 dni poleżeć. Bardzo ważne, aby nie pozwolić awokado zczernieć. Jeśli tutaj na zewnątrz będą takie czarne plamy, to znaczy, że awokado w środku prawdopodobnie jest zepsute. A jeśli nie będzie wystarczająco miękkie, no to też nie będzie nadawać się do naszego dania. My już mamy takie idealne awokado. Możemy też sprawdzić to odrywając szypułkę. Jeśli szypułka łatwo odchodzi i tam widzicie taki żółty albo zielony kolor, no to awokado będzie prawdopodobnie dobre. Możecie użyć dowolnej odmiany awokado, jakiej tylko chcecie. No i teraz jak otworzyć nasze awokado? Bardzo prosto. Kroimy je tutaj, wzdłuż naszego owocu. Teraz przekręcamy i mamy tutaj ładne dwie części. No i teraz prosty sposób na pozbycie się pestki. Awokado sobie przytrzymujemy, pewnie uderzamy i przekręcamy i nasze awokado jest już pozbawione pestki. Teraz możemy przejść do tego, żeby przerzucić je do miski. Miąższ awokado wyciągamy za pomocą łyżki. Jeśli awokado jest dojrzałe, to on będzie bardzo łatwo odchodził od skórki. Kiedy awokado jest już w misce, polewamy go sokiem wyciśniętym z połówki limonki. Dzięki temu awokado nam nie zczernieje. Awokado pozbawione skórki szybko wchodzi w reakcję z powietrzem, przez to nabiera takiego nieładnego koloru. Limonka da nam oczywiście również trochę smaku. Kiedy limonka jest już wyciśnięta, pora na ugniatanie naszego awokado. W tym celu używamy widelca. Ja najbardziej lubię, kiedy ta struktura awokado w guacamole jest jeszcze lekko wyczuwalna. Niektórzy ścierają ją już tak bardzo mocno, to już pozostawiam waszemu wyborowi. Kiedy awokado jest już dość dobrze rozgięcione, pora na dodanie pozostałych składników, które wsypujemy do naszej miski. I teraz wszystko jeszcze raz dokładnie mieszamy. W Meksyku awokado i guacamole są tak bardzo popularne, że 16 września, wtedy kiedy jest Święto Niepodległości Meksyku, jest również Narodowy Dzień Guacamole. W Meksyku guacamole jedzone jest tak naprawdę do praktycznie wszystkiego. Świetnie sprawdzi się do różnego rodzaju dań z tortilli, burrito, dań kuchni teksańsko-meksykańskiej, czy nawet jako dip do nachosów. Kiedy wszystkie składniki są już wymieszane, pora na odrobinę soli i możemy jeszcze trochę przemieszać. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić guacamole u siebie w domu z naszego przepisu, to dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam smakowało. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, to zapraszamy do subskrybowania kanału. Dzięki!